Mieszkają, ale czynszu nie płacą. W Bytomiu rekordzista winny jest miasto około 400 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o zadłużenie w gminie Bytom związane z zajmowaniem lokali gminnych i lokali pozostających w dyspozycji prezydenta miasta Bytomia, to wyniosło ono na koniec 2017 roku ponad 185 milionów, należność główna. Gmina poszukuje wielu rozwiązań tego problemu i możliwości odzyskania tych pieniędzy. Między innymi rozłożenie długu na raty czy jego odpracowanie. W 2015 i 2016 roku w Bytomiu wprowadzono abolicję czynszową. W ten sposób udało się odzyskać ponad 4,5 miliona złotych. To jednak wciąż bardzo mało. Problemy z niepłacącymi lokatorami mają także inne miasta, chociaż ich skala jest różna. Zadłużenie na lokalach mieszkalnych, należność główna wynosi około 123 milionów złotych, a lokali zadłużonych powyżej 3 miesięcy jest około 3 tysięcy. Dług co roku wzrasta, ale mamy silną tendencję zniżkową, jeżeli chodzi o narastanie zadłużenia. Zarządcy komunalnych mieszkań mają duży problem, bo nawet jeśli uda im się doprowadzić do eksmisji niepłacących lokatorów, to często muszą im zapewnić lokal socjalny. Innymi słowy, eksmitują z jednego gminnego lokalu do innego. Problem więc nie znika, zmienia się tylko adres, pod który kierowane są wezwania do zapłaty.